Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony PWS, a to kolejny odcinek z gry GTA 3 The Definitive Edition na moim kanale. I co? Trzeci odcinek, lecimy sobie dalej z fabułą w grze. Mam jakieś auto w garażu. Ty mam, ale się dziwnie pojawiło. Co jest? No to mam ten samochód, czy go nie mam? Dobra, samochód był, chyba jednak go nie ma. Był, ale go nie ma, nieważne. Weźmiemy sobie taksówkę, jedziemy do... No weź tę taksówkę. No dobra, wezmę sobie inny samochód. No, biorę twoje auto właśnie. Nie, radio musi zostać wyłączone. Okej. Okay. W sumie co ja chciałem powiedzieć? To, że... W sumie nic, jedziemy na misję. Tyle chciałem powiedzieć. I gra jest mocno głośna, się nie mogę skupić, ale to nieważne. Mam nadzieję, że nie będzie takich dropów jak ostatnio, trochę zmieniłem ustawienia. Więc powinno być lepiej i mam nadzieję też, że odcinek się dobrze nagra. Bo co do tego też nie jestem pewien. Nie, dobra, robimy tą misję, walić ten telefon. Albo... Dobra, pójdę po ten telefon, zobaczymy. Złodzieje. I hired some thieves to break into my apartment and steal some stuff so I could claim on the insurance as you do. The thieving bastards are threatening to tell the insurance company if I don't give them a cut. Can you believe it? I left the car inside the factory gates. Use it to go pick them up from their turf in the red light district. Then bring them back to the factory so I can make them see Marty's point of view. Okej. Okay. Chyba już rozumiem, jak to działa. Tutaj w tej budce jakby mamy misję tylko od tego gościa z fabryki. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale nie wiem, jak jest. Dobra, jedziemy po tych złodziejaszków, zabierzemy ich. Tak, z dzielnicy Czerwonych Latarni, jak dobrze przeczytałem. Przywieziemy ich tu, Boże. A, okej, tu jest samochód, spoko. Ja myślałem, że mam po nich jechać już. Już chyba było napisane, zabierz samochód, ale nieważne. Dobra, zaparkujemy ten tu. Okej. Fajne autko. Jedź po złodziei. Czekajcie. Wyłączę sobie radio, oczywiście. Nie dość, że gra jest głośna, to jeszcze to radio mi wcale nie ułatwia niczego. Sentinel, okej. No to jedziemy. Jak na razie mam wrażenie, że jest lepiej, ale zobaczymy. O, już pierwszy człowiek potrącony. Super. Zobaczymy, co jeszcze się dzisiaj wydarzy ciekawego. A pojadę sobie inaczej. Nie tak jak mi GPS każe. Ale faktycznie ten deszcz w tej grze jest tak zrąbany. Dobra, panowie, instalujecie się. Dawaj. Okej, zabierz ich do fabryki. No, to tak jak myślałem, że z tamtej budki mamy tylko misję od... Co ja robię? Misję od tego gościa z fabryki. No dobra. Jedziemy ich... No prawdopodobnie zginą. Przez to, że chcieli jakby dostać pieniądze za to, że wiecie, padną, obrabują gościa, on dostanie tam odszkodowanie czy cokolwiek. A naszemu zleceniodawcy się to nie podoba po prostu. Dobra. Nawet w miarę dobrze jeżdży, co jest dziwne. Ale okej. Okay. Czy też będziemy musieli ten samochód zniszczyć? Mam nadzieję, że tak. Ostatnio jak miałem tą misję z bankierem, którego tu przywoziłem, miałem zniszczyć samochód, to mi się achievement nie zapisał. Bo serwery akurat wtedy nie działały Rockstara, no ale nieważne. Przemaluj. A okej, okay, czyli nie zniszczę przemno, spoko. Co się dzieje z tą grą? Czemu ona jest tak... taka dziwna? Nieważna.
Dużo rzeczy jest nieważnych, widzę. Często to powtarzam, ale okej. Będziemy przemalować auto, by zatrzeć ślady. Kiedy ja zniszczyłem ten bagażnik? Przecież ten samochód był nieruszony. Dobra. Już po ptokach. Jedziemy do tego, co zawsze, pewien spraya chyba ta. A ja źle pojechałem. Czekajcie. Tędy. Po schodach. Dobra. Ciekawe, czy zabierze mi 1000 dolków za to. Oczywiście zbugowane drzwi. Ta, zabrali mi 1000 dolków, dobra. Jeszcze super, muszę oddać samochód. To fajna misja. Jak na razie dokładam do tego interesu, ale zobaczymy, może się to opłaci. Znowu lodziary słychać gdzieś. Gdzieś jedzie. Dobra. Nieważne, i tak muszę oddać ten samochód, więc mogę go lekko podniszczyć. Cholera. Ty, ale czy ja... Nie, no dobra, zniszczyłem. Ale chodziło mi wcześniej, jak wpadłem w tamte samochody. Czy samochód się zniszczył. Tego nie wiem. Dobra, wysiadam z samochodu. No, powiedzmy. 1000 na plusie. Okej, słyszę, że znowu dzwoni ten telefon, ale nie chcę robić tej misji. Pojedziemy do Joey'a tym razem. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Skok na konwój. Alright, we're gonna hit the payroll van. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Okej. Ciekawe, czy mój samochód na to wystarczy. Czy będę potrzebował jakiegoś... O, dobra, są uszkodzenia. Może być ciężko. Ale zobaczymy. Jedziemy po furgonetkę z wypłatami. Jest całkiem niedaleko. To jest w sumie spoko. Ciekawe, czy nie lepiej by było wziąć właśnie jakieś ciężarówki do tego, aniżeli pick-upa, no ale... Boom. Nie wiem, czemu zatrzymałem się na początku. Boom. I... Boom. Jak na razie mój samochód się bardziej rozwala niż ich, ale... Może uda się tym samochodem to zrobić. Jeszcze policja mnie goni. Tak, taksówka, dobrze. Spycha ich z drogi. Git. O, ale trafiłem, fajnie. Poczekajcie. Nie wiem, czy na ręcznym to jest dobry pomysł, żeby to robić. Ale... No próbujemy. Uszkodzenia powoli się napełniają. O, ta policja wcale niczego nie ułatwia. Czekaj, no dobra, myślałem, że tam woda już jest, ale jeszcze nie. Końcóweczka. Dobrze, tylko jedna gwiazdka, to nie masz tak dużo tej policji. O, no właśnie. Ej, tu ciężarówka stoi, czekaj, jakbym ciężarówkę wziął. Już nie będę się nad tym zastanawiał. No i... O Jezus. Dobra. Ogarnięta sytuacja. Nie, no panie policjancie, proszę sobie stąd jechać. Dobra. Patrzę cały czas na ten wskaźnik, który ładuje uszkodzenia. Trochę nie widzę, jak jadę. Ale jest coraz lepiej. Bo ciekawe, czy jak wyjdę z mojego samochodu i wsiądę tutaj,
Czy mnie nie złapie policja? Tego bym nie chciał. Fajnie było może też ich się pozbyć. Najsampierw. No dobra, to powinien być ostatni raz, tak. O, strzelają, bardzo mocno strzelają. Ale już... aucie raczej nie powinni mi nic zrobić. Czego nie mam GPS-a? Bardzo pomogło. Czekać, pojedziemy tędy. Radio gra, ale jak se gramy, nie chcę się go na razie wyłączać. Ale nie wpuszczają panowie policjanci cały czas. Przejeżdżają ludzi! Co wy robicie? Dobra, bujaj się, gościu. Haha, i gwiazdki zniknęły. Dobra. Siadam. Czemu te bramy są takie zbugowane? 20 koła za tym jest, fajnie. Te bramy są zbugowane cały czas ten. Jakby non stop się zamykały. Elbu Roma dla ciebie. Propozycje. Super, jeżeli cię interesuje, odszukaj budkę. O, to jest właśnie ta budka, do której ten. Ja wcześniej chem, ja myślałem, że... tam jakiekolwiek misje mogę odbierać, ale nie, już wcześniej się okazało, określona budka ma określone misje. W sumie spoko, zrobimy sobie tą budkę jeszcze. Ale mam 11 minut, nie jest tak źle. Czekajcie, czy ja tędy przejadę gdzieś? Tak, tam przejadę, okej. Okay. Ja... nie pamiętam, czy to było w tym miejscu, aczkolwiek sobie przy... super, policja mi goni już. Gdzieś... tu... nie wiem, kojarzy mi się, że gdzieś tu broń była do podniesienia, aczkolwiek może mi się pomyliło, albo... jestem niedaleko, ale do końca miejsca nie pamiętam, wiecie? No nieważne. Chodźcie, zrobimy misję z budki. Czy ja powinienem kupić sobie... broń przed tym, przed tą misją. Ale SMG-ków i tak chyba nie mogę kupić. Dobra, to lipa. Wyścig. This is El Burro of the Diablos. You are new in Liberty, but already you are gaining a reputation on the streets. There is a street race starting by the old school hall near the Callahan Bridge. Get yourself some wheels and first through all the checkpoints. Dobra, ja mam pomysł, jaką gablotę weźmiemy. Nie weźmiemy tego, co mamy tutaj, tylko weźmiemy jeszcze lepszy samochód. Tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie on był. Chyba trzeba tamtędy pojechać. Czekajcie. Ta, dobra. Już chyba wiem, jak tam jechać. Weźmiemy sobie lepsze auto. Powinno być ogólnie szybsze. Nie tędy. Jeszcze bardziej w tą stronę trzeba pojechać. To jest tu. Nie, to jest wyżej. Myślałem, że to tutaj. Jest straż pożarna. Myślałem, że nie ma straży pożarnej, ale jest. Dobra. To jest ten samochodzik. Cyk. Bierzemy go. Banshee. Samochodzik jest bardzo szybki, więc powinniśmy bez problemu sobie poradzić z tym wyścigiem. Ale najpierw wypadałoby nie rozwalić tego samochodu. Dobra. Jesteśmy niedaleko, więc może się uda dojechać. Mniej więcej w całości, bo już maski nie mamy. Okej. Dobra, lecimy.
Przez chwilę się zastanawiałem, czy w ogóle dobrze pojechałem, ale dobrze pojechałem. Dobra, mamy to. Dobra, lecimy z nimi, co to? Się będę tam, tamtej uliczce jest kolejny punkt. Ja chyba źle pojechałem, ale... Nie wiem. Ta, jestem czwarty! No czemu to nie pokazuje, jak się jedzie? Tylko kurde, zupełnie inaczej pokazuje. Czekaj, kurwa, dobra. Robię was tędy. Mośki. Prawie wyszło. Dajcie. Jestem drugi. Dobra, rozjeżdżam ludzi. Koniec, skończyła się zabawa. Zdenerwowałem się, że nie pokazałem, jak się jedzie. Byłem już... Byłem na pierwszym miejscu. Okej. Na szczęście dalej jestem pierwszy. Wow. Okej. Kolejny punkt. Dobra. Mam nadzieję, że to już końcu... Wow, co ty do mnie strzelasz tam? Dawaj, 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 dawaj. Wiem, no samochodzik mamy akurat bardzo fajny. Co ty strzelasz do... A nie, to chyba z rury mi strzela, dobra, nieważne. No ile tych punktów jeszcze? Chyba ostatnie dwa. Jak mi się wydaje. Ta. Tam już jest... Dobra, super, nie zniszcza... No co to ma być? No... Nie! Przecież... Ta ciężarówka jest jakaś rozwalona. Na szczęście wygrałem, ale się pieniłem już pod koniec, naprawdę. Masakryczny ten wyścig był. Jadę grę zapisać. Może tym razem samochód mi nie zniknie z garażu. O kurde. Dobra, szybka podmianka auta. Bierz tą taksę. Samochód nie zniknie, bo nie będzie miało co znikać, bo został zniszczony ten samochód. Okej. Jak na razie misje są takie w miarę proste, myślę. To początek gry jest w sumie. Okej, okay, auta z wcześniej dalej nie mam, że spoko. Dobra, szybki zapisik. I lecimy dalej. Ale weźmiemy sobie misję od Joey'a, nie bierzemy tych misji z tego, nie... Ojej, nie chce mi się robić ich tak szczerze, tych misji z budki. A misja z... w sensie od Joey'a będzie, myślę... Lepsze do zrobienia. Dobra. Lecimy. Cyk na skróty przez trawnik. No znowu budka dzwoni. Szofer Cyprianiego. You know what I mean? Oh, here's the guy I was telling you about. All right, listen, this guy, he ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Hey, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant at St. Mark's. All right.
Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. YMCA. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their protection money. And watch the car. Joey just fixed this junk heap. So no fancy crap, okay? Bez żadnych numerów może być ciężko. Właśnie przed chwilą skasowałem Banshee. Więc no. Ale no, postaram się dowieść chociażby ciebie w jednym kawałku, niekoniecznie samochód. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Dobra, to jest już, to już jest tutaj. Okej. Wait here. Keep the engine running. This ain't a social call. Już zabieram, spokojnie. Przez chwilę miałem ochotę wyskoczyć tamtą rampą, ale stwierdziłem, że może lepiej nie. Bo jeszcze nas pozabijam. Więc w ostatnim momencie po prostu zahamowałem. Sorry, pani babciu. Give them something to launder. Their own blood-stained clothes. No trouble for me. Ale się wszystko fajnie złożyło. Misja zaliczona, 3000 i deszcz. Dobra, to czekaj. O, i to jest to, co chciałem. To jest to, co chciałem, żeby się wydarzyło. Dobra. To robimy tak. Jedziemy do Emanation. Po Uzi. I zrobimy jeszcze jedną misję z budki od naszego pana z fabryki. Cyk. Wychodzimy. Cyk. Myślałem, że mi się samochód. Kto się tam naparza? Co wy robicie? Gnoje. Dobra. Dobra, tyle chyba mi wystarczy. Siadamy, jedziemy do łódki. Kurde. Dobra. Boże, kochany. Skoro odblokowaliśmy już Tony'ego Cipriani'ego i misję u niego, za chwilę powinniśmy poznać Dona Mafleon. Tak coś mi się wydaje. Nie, to nie tutaj, to tam. Żona. Okej, to już jest troszeczkę dziwne. Jaki on musi być bezwzględny, żeby... Nieważne, jakby... Dziwne. Ale póki płaci, to niech sobie robi, co chce. Okej. Bierzemy autko. Czemu hamowałem, a samochód nie zahamował? Nie mam zielonego pojęcia. Czemu mam jakoś tak dziwnie jechać, jak mogę tędy? Nie wiem, faktycznie te... większość tych rzeczy, o których piszą ludzie, że są popsute w tych grach, faktycznie jest popsute w tych grach. To nie jest tak, że wiecie. Boże, ten samochód jest cudowny. Ale on hamuje powoli, o co tu? Tak, ja ją jeszcze zabiję, Boże!
Siadaj. Marty wants to see me? Well, it better be quick, because I have to get my hair done. Może być ciężko, żebyś sobie zrobiła dzisiaj nową fryzurę, wiesz? Tak coś podejrzewam. Cokolwiek mogę się... Mogę się myć... bez komentarza. Ale ten samochód jest mega dziwny. Tak trochę jakby bardziej pływał niż jechał i hamuje dość powoli. Więc nie wiem, o co z nim chodzi, ale tak jest. Okej. Okay. Noż. Nie wierzę po prostu, dobra. Fajnie. A czy te drzwi nie są na odwrót? Zaraz to zobaczymy. Wrzuć go do wody, spoko, za chwilę to zrobię. Tylko... Nie wiem, wydaje mi się, że są na odwrót, ale mogę się mylić. Okej, wrzucić go do wody. Czy w dokach będzie najprościej wrzucić go do wody? Chyba tak. Więc tak też to uskutecznimy. Tylko żebym ja czasami sam nie wpadł do wody, bo może być niefajnie. Czekajcie, może gdzieś tutaj się uda to zrobić. Tylko zrzucić. Dobra, poczekajcie. Być. Git. Udało się. Chciałem to tak zrobić, żeby... A tu są autobusy, kurde. No dobra, to weźmiemy z autobus w takim wypadku. I zakończymy odcinek. Ale to zaraz. Tak, wyjedziemy autokarem, w sumie nie autobus. O, jest lodziara. Niezła lodziara. No dobra, to co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli się podobało, stawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. I słyszymy się już następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.